dzisiejszym odcinku. Witam w kolejnym weekblogu. Dzisiaj jest 1 listopada w Polsce, dzień zmarłych, w Anglii zwykły dzień publiczny, nic się nie dzieje, wczoraj było Halloween. Ja jestem pod szkołą Kuby, dzisiaj Kuba kończy godzinę później, bo ma zajęcia dodatkowe sportowe i zabieram go, kochani, do Desserts. To jest taki lokal, w którym serwują pyszne desery. On jeszcze o tym nie wie, ale na pewno nie będzie protestował. Chcę mu sprawić trochę przyjemności. Niech się dzieciak pocieszy trochę tym życiem swoim. Kochani, jeszcze raz zapraszam na weekblog. I co sobie zjesz w tym kraspasie? Jakim kraspasiem? W desert. Cream się, te nazwy też mi się mylą. Waffle i sundae. No. To jest nowy. Taki ice cream. Czyli zadowolony, że jedziemy? Tak. Zadowolony z niespodzianki? Tak. Dobra. Co wymyśliłeś? Wezmę sobie jeden sundae. No. Bubblicious. No. Wezmę create my own waffle. Dobra. Będę miał chocolate chip, truskawki. Aha. I icing sugar. Gotowy zamówić? Tak. To idzie. A tata jest na diecie keto, więc dla mnie woda. Oha. Ale fajny, nie? Ciekawe, będzie smakowo. Oh my god. Nie wiesz, które jeść teraz, co? Chodź. Nie wiem. Weź sobie rękawy, podciągnij. O tak. Czyli to jest waffle z pomidorami? Jakie pomidory? To się truskawki. A. Czemu ja bym miał pomidory? Powiem ci, że to było bardzo dobre. Dobre? Tak. Pojadłeś? Oj tak. Zadowolony? Tak. Jedziemy? Tak, jedziemy. Dobra.
pojadę z Kubą do parku. Dzisiaj jest Bonfire w Anglii. Mój narrator zaraz wam to wyjaśni, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie padało, nie Kubuś? No. Polewki masz? Mam polewki. Super. Kochani, widzimy się na miejscu. Bonfire, brytyjskie święto ludowe obchodzone hucznie 5 listopada, w rocznicę wykrycia tak zwanego spisku prochowego, będącego zamachem na życie króla Anglii i Szkocji Jakuba i Stuarta. Plan zamachu opierał się na wysadzeniu Izby Lordów, poprzez użycie beczek wypełnionych prochem. Tradycją tego dnia jest palenie przez dzieci kukieł, a także pokazy sztucznych ogni oraz festyny. Chyba ten miałeś ten, rok temu. To jest taki? Tak. Dobra. Ale masz mieć, Mike? No. Fajny. Do you ever feel
Kochani, my już po bonfire. Było świetnie, pięknie, super, mi się podobało. Tobie się podobało? Tak, było bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Zawsze pamiętaj, że masz w sobie siłę, cierpliwość i pasję sięgania do gwiazd, by zmieniać świat. Ale o marzeniach w następnym odcinku. Poznajcie Franka.